Moniko, jesteśmy dzisiaj na premierze u Sabriny Pilewicz, no i ciebie troszkę nie było tutaj na tych ściankach w showbiznesie, więc no gdzie byłaś, jak cię nie było? Co robiłaś? Pracowałam ciężko. Śmieję się, ale mam za sobą tak dosyć na świeżo premierę jednej książki, która odbyła się jesienią tego roku, w styczniu następna. W tej chwili zaczęłam pracę już nad kolejną i część materiału już niestety przed świętami Bożego Narodzenia muszę oddać, więc nie mogę sobie pozwolić za bardzo na to, żeby gdzieś tam biegać i zajmować się innymi rzeczami, ale to też był taki okres i jest w dalszym ciągu, gdzie mam bardzo dużą przyjemność z tego, że jeżdżę po prostu sobie z moimi dzieciakami w różne miejsca i faktycznie, gdy tylko udaje mi się przedłużyć weekend albo wyszarpać gdzieś z tygodnia jakiś wolny dzień, to wtedy wsiadamy w samochód albo w pociąg, albo przemieszczamy się w jakiś inny dowolny sposób i sobie zwiedzamy.